Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać zakładki Image to Image, czyli przetwarzanie obrazu do obrazu. Aby wygenerować taki obraz, który chcemy przetwarzać, ja skorzystam z zakładki Text to Image. Po wygenerowaniu obrazu, zamiast przechodzić w zakładkę Image to Image, gdy chcemy przenieść bezpośrednio z modułu Text to Image, możemy użyć Send to Image to Image lub Send to InPaint, w zależności co chcemy dalej zrobić z tym obrazem. Najpierw wrzucimy do Send to Image to Image, żeby zaprezentować, jak działa zakładka Image to Image. Po wciśnięciu tego magicznego guzika przenoszą nam się takie właściwości obrazu jak prompt oraz negative prompt oraz parametry rozdzielczości. Tutaj od niedawna pojawiła też się funkcja Auto Detect Size from Image to Image. Gdy klikniemy na tą ikonkę, wtedy dostosuje nam się rozdzielczość do załadowanego tutaj wcześniej obrazu. Ponieważ my skorzystaliśmy z przeniesienia z tekstu Image, to ta rozdzielczość właściwa już została zaimportowana z obrazu. Podstawowym elementem, który służy nam do przetwarzania obrazu, jest Denoise Strength. Jest to siła oddziaływania algorytmu na istniejący już obraz. Spróbujmy zmienić środowisko z Cyberpunk na przykład steampunkowe środowisko. Na razie pozostawmy domyślnie Denoise Strength i zobaczmy, jak będzie wyglądać tak zmieniony obraz. Jak widzicie, rozmieszczenie pojazdu pozostało takie, jakie jest, lecz stylistyka z cyberpunkowej zmieniła się na steampunkową. Możemy wygenerować jeszcze kilka wariantów. Jeśli chcemy, aby obraz generowany jeszcze bardziej przypominał nam ten oryginalny obraz, który załadowaliśmy do modułu Image to Image, należy zmniejszyć Denoise Strength. Dajmy teraz dokładnie na 0,5 i zobaczmy, jaki będzie efekt. Miasto w tle posiada cechy steampunkowe. Kolorystyka całości pozostała taka, jaka była. Samochód stał się też nieco bardziej steampunkowy, ale jednak pozostaje charakter oryginalnego obrazu. Wygenerujmy jeszcze kilka wariantów, żeby zobaczyć, jak zachowuje się algorytm. Teraz zmniejszmy do 0,25 i zobaczmy, oddziaływanie będzie jeszcze mniejsze. Tutaj już praktycznie różnice są bardzo mało zauważalne. Gdzieś tutaj są drobne różnice, ale samochód jest prawie taki, jaki był. Jeżeli jednak chcielibyśmy zmienić jakiś jeden z elementów tego obrazu, należy przejść do zakładki InPaint. Aby przenieść załadowany obrazek z Image to Image do InPaint, klikamy w tym miejscu na InPaint. Teraz pojawiło nam się coś takiego jak pędzel. Możemy użyć pędzla. W tym miejscu powiększamy pędzel i załóżmy, że chcielibyśmy, aby ten samochód stał się bardziej steampunkowy. Więc musimy go zamalować. I teraz po kolei. Mask Blur. Jest to blurowanie maski, czyli im większy blur nadamy, tym większe rozmycie tak jakby powstaje na krawędzi tego, co zamalowaliśmy. Mask Mode. In Paint Masked. Oznacza to, że będziemy zamalowywać nową treścią to, co zostało zarysowane naszym pędzlem. Gdybyśmy wybrali InPaint Not Masked, wymieniłaby nam się zawartość obrazu, która jest po prostu w tle, a samochód,
który zamalowaliśmy, zostałby bez zmian. Masked Content. Jest to sposób oddziaływania algorytmu na obraz, który będziemy generować. Fill służy do wypełniania, idealny do uzupełniania tła, wymazywania elementów. Original jest to sposób taki, że podobnie jak w Image to Image przetwarzaliśmy z siłą, regulacją siły Denoise Strength, będzie używać treści, która jest tutaj pod spodem, pod naszym zamalowanym obrazem, do tego, żeby wytworzyć nowy obraz. Spróbujmy wcisnąć w tej chwili Generate na tych ustawieniach, które właśnie zaznaczyliśmy. Jak widzicie, wymienił nam się w zasadzie samochód. Gdybyśmy podsunęli jeszcze tutaj maskę na większy blur maski, spróbujmy dać na maksimum. Zobaczmy, czy nie pozbędziemy się przypadkiem tych tutaj artefaktów przy krawędziach. Wciskamy Generate. Tutaj, jak widzimy, w tej chwili zostały jakieś pozostałości po obrazie, który był pod spodem. Wciśnijmy jeszcze raz Generate, żeby zobaczyć, czy kolejna iteracja będzie już lepsza. Tu pojazd jest jakoś bardzo brzydko zdeformowany. Spróbujmy zmniejszyć Mask Blur na 0. I przy tym ustawieniu tutaj już te maski są znacznie lepsze. Niemniej jednak tutaj jednak widać trochę takie przycięcia i tak dalej. Jak temu zapobiec? Można jeszcze spróbować wybrać InPaint Area dla Only Masked. Wtedy algorytm będzie przetwarzać w zasadzie tylko obszar, który zaznaczyliśmy, zamiast analizować cały obraz. Zobaczmy, czy jest lepiej. Nadal jeszcze nie uzyskaliśmy takiego efektu, jaki byśmy chcieli. Dlatego powiększymy jeszcze Denoise Strength. Spróbuję zwiększyć CFG Scale, czyli oddziaływanie prompta na obraz. Powiększymy Only Masked Padding Pixels. Oznacza to, że będziemy mieli trochę większy obszar dla generowanego obrazu. I możliwe, że ta dokładność będzie nieco większa. Tutaj widzimy, w dalszym ciągu te maski są bardzo nieestetyczne. Dlatego wróćmy jeszcze do Mask Blur. Powiększmy go nieco. A w tym miejscu wybierzmy opcję Fill, aby zobaczyć, jaki uzyskamy efekt. W tej chwili prześwituje nam się jakoś ten pojazd, który żeśmy zamalowywali. Wróćmy tutaj do ustawienia Latent Noise. Mask Blur możemy nieco zmniejszyć. Sampling Steps też spróbuję nieco podnieść. CFG Scale zmniejszymy. I wybierzmy znów Original. Czyli próbkowanie oryginalnego obrazu. Wciśnijmy Generate i zobaczmy, czy tym razem ustawienie jest właściwe. Cały czas widzimy tutaj problemy z tymi maskami, dlatego spróbujemy zarysować troszkę inny kształt, powiększyć kształt i stworzyć coś bardziej prostokątnego. W ten sposób dajemy pewną dowolność algorytmowi do interpretowania połączenia się z obrazem. Proponuję zmniejszyć denoise jeszcze na 0,8, tak aby nam tu nie tworzył zupełnie od podstaw jakiegoś kontentu, a wykorzystał to, co jest tam pod spodem. No i chyba przy tych ustawieniach doszliśmy do momentu, gdzie ten obraz już wydaje się być
miarę satysfakcjonujący. Czy ten pojazd jest ciekawy? Pozostawiam waszej opinii. Ja spróbuję wygenerować jeszcze trochę inny wariant. Tutaj już nie ma takich błędów masek dookoła, jakie były poprzednio. Myślę, że w ten sposób pokazałem wam, jak działa zakładka Image to Image oraz zakładka InPaint.